Cześć widzowie, trafił mi się całkiem udany meczek na mapie Stalingrad Dominacja, no to miłego oglądania i jeśli wam się spodoba, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Na tej mapie, jeżeli ktoś błyskawicznie na samym początku złapie lotnisko B, to ma praktycznie wygraną w kieszeni. Dlatego ja nie wznoszę się ani trochę, a nabieram prędkości po to, żeby ewentualną próbę takiego szybkiego przejęcia skontrować. Ale widzę, że chyba przeciwnicy nie są zainteresowani za bardzo łapaniem tego lotniska. Tylko tak lecą, żeby się zmieszać z naszymi, ale za to Heinkel 112 albo próbuje złapać nasze lotnisko A, albo zaatakować tego, kto będzie je łapał. No więc ostrzeliwuję go, żeby te zamiary udaremnić. Ale ma ładnego loop shielda. O proszę, nie krańcie się tam z nikim, tylko próbował na tego, co podchodził do lądowania. Niestety, zanim spłonął, ktoś go sfragował. Nie byłem to ja, no ale najważniejsze, że przeciwnik został zniszczony, zanim narobił tutaj jakiś szkód. No dobrze, obserwuję sytuację, gdzie tu się włączyć do walki. No niestety, wszędzie od przeciwników gęsto. Będzie trzeba to zrobić ostrożnie. O, tutaj się dwóch odseparowało trochę od siebie. Wstępnie się przygotowuję do ataku na tego BF-a. Przybliżam widok, żeby widzieć dokładnie, jaki jest jego wektor lotu. I to mi pozwala go ściągnąć krótką serią. Wiem, że tam z tyłu jest kolejny wrogi samolot, więc uciekam w stronę rzeki. W razie gdyby on siadł na ogon, ale na szczęście zajęty jest walką z moimi sojusznikami. Dobrze, dlatego wykorzystuję chwilkę czasu, żeby trochę się wznieść. Tutaj ładnie leciał Heinkel prościutko z daleka, więc to mi pozwoliło na czołówkę bez większego ryzyka go ściągnąć. No i patrzę, co tu dalej. Ja tam widzę na lotnisku coś siedzi u nich. Tymczasem naszego ganiają. O, piszotem się od tego, przepraszam, od tej głównej grupki odłączył i to czyniło go idealnym celem. No i po udanym ataku znowu odskok w stronę rzeki, nabranie pułapu i skręcanie śrubą przy pomocy steru kierunku, żeby trochę pułapu odzyskać i nie tracić przy okazji dużo prędkości. O, na ich lotnisku usiadł P-40, a P-40 jest groźną maszyną dosyć, więc jeżeli jest okazja, dobrze byłoby się go z pola walki pozbyć. Zwłaszcza, że tu od przeciwników gęsto, no i owszem, tam atakując z tej niedużej przewagi pułapu bym tam jednego sieknął, ale potem nie miałbym dość dużej prędkości, żeby uciec przed resztą. Dlatego też decyduję się polecieć na lotnisko przeciwników. No i jak dobrze pójdzie, będą dwa fragi. No dobra, jeden jest. No i teraz pora na P40. No niestety P40 ktoś mi podwędził w ostatniej chwili. A, to P400 było, no ale cel został osiągnięty, to znaczy Kitty Hawk został spizgany. Od spawna przeciwników nadlatuje kowadło MS-405 i coś tak widziałem z wektora lotu, jakby miał ochotę na mnie, ale zrezygnował i poleciał na P400. No dobrze, to wracam do głównej grupki, dlatego że tu jest więcej sojuszników.
więc przeciwnicy nie skupią się tylko na mnie. A tutaj otwiera się okazja do ataku na tą czajkę. Coś ona tak jakoś niemrawo leciała, więc może uszkodzona była. No ale co? Ja mam co deliberować, frag to frag. I kolejna okazja. O, ładnie się łak 3 wystawia. W ostatniej chwili mnie zobaczył i skręcił w moją stronę, co było z jego strony sensowne. Dlatego tylko się z niego zakurzyło, zamiast zostać spizganym na miejscu. No ale po poprawce to już nie miał najmniejszych szans. Dobra, teraz pytanie, Sokolik czy P36? P36? Nie, jednak Sokolik. O! Przeciwnik miałby okazję na czołówkę w momencie, kiedy ja nie byłem do niej przygotowany za bardzo, dlatego też ją ominąłem. A tam się próbuje niecnie Łak 3 zakraść na nasze lotnisko i je złapać. Co prawda czajka go tam gania. Chyba że on na ziemi atakuje. No dobra, problem Łaga się rozwiązał. Ale z tyłu nadciąga, co to jest, Henkel 100. No i trzeba będzie się nim zająć. Coś przeciwnik tu kombinuje. Ale z tych kombinacji wiele mu nie przyszło. Dobra, trzeba odskoczyć, nabrać trochę pułapu i rozejrzeć się za kolejną okazją do ataku. Otwiera się ona chyba na tego Henkla 112. Ataku. Zmieniam wektor lotu na prawo po to, żeby mnie oddano od sławna przeciwników. No i znowu widzę, Łak się przypołęta nad nasze lotnisko i coś tam odwala. Oprócz Łaga jeszcze tam BF zmierza. Dobra, chyba zajmę się BF-em. Tak, zdecydowanie BF-em, ponieważ jest to wersja F, a więc samolot dużo groźniejszy od Łaga. Tylko żeby się do niego zbliżyć, przewidzieć, jaki będzie miał wektor lotu, żeby go w dobrym momencie sieknąć. O, właśnie w takim. No dobra, chłopaki sobie z Łagiem poradzili. No to dobra, nasza. A tu co? Henkel 100 na czołówkę. Nie, nie będzie czołówki. Nie wtedy, kiedy mam maszynę zwrotniejszą. Ale ktoś inny nie był skłonny, żeby czołówkę odrzucić, no i skończyło się to dzwonem. A ten co? A dobra, spalił się i nie poleci trup na czołówkę. Często się taka sytuacja zdarza, że jeszcze samolot niby to martwy, ale ostatkiem sił lecący jest w stanie kogoś zestrzelić. Głupio się tak podejść. Teraz pytanie, czy tu pomogę z tym F1M. No tak na szybkości mogę spróbować, ale potem szybko trzeba będzie wiać, bo już tam przeciwnicy widzę nadlatują. No, ale takiej groźnej maszyny jak BF E3 to też nie można zostawić samopas. No dobra, moja
Akcja przyniosła mi szybkie 3 fragi. Czas dla moich chłopaków, żeby przylecieli nad to lotnisko i trochę tam zaczęli pomagać. Splites przechodzący w pętle zakończoną hajojo ładnie mnie pozycjonował do ataku na tego bombowca. No i dzięki temu kolejny frag wpadł na konto po krótkiej serii. No dobra, mamy tutaj przewagę powietrzną nad tym lotniskiem B. Ciekawe, czemu chłopaki nie łapią. Tak, tu się nikt nie szwendał. No dobra, zaoferowany MC-202 stanowi sobą doskonały cel. Dzięki temu mój chłopak z drużyny zdołał lotnisko złapać, chociaż zapłacił za to najwyższą cenę. Ale zaraz lotnisko zostanie odbite, jeżeli ja tego B-34 nie spizgam. Celuję mu w lewe skrzydło, tak w miarę możliwości, po to, żeby nie mógł dobrze przyziemić. No i manewr udał się częściowo. Co prawda lotnisko odbił, ale sam je nie złapał. A tu na czołówkę chciał Dornier 17 w wersji myśliwskiej, na co ja oczywiście się nie zgodziłem i ją ominąłem. A po ajojo mam okazję do ataku na przeciwnika, który w innym przypadku miałby okazję do zestrzelenia mnie. Ale tu ładnie leci sobie z daleka Heinkel, no, całkiem sensownie działa, bo z daleka próbuje strzelać. No i to powoduje, że ja z kolei nie mogłem wycelować precyzyjnie i go tam nie trzepnąłem. Ale widzę, że przeciwnik popełnił błąd, bo zamiast się na mnie wykręcić i tam próbować pogonić, no to leciał na kolejną czołówkę. No niestety nie zdążyłem, żeby sfinalizować fraga i został spizgany przez czajkę. Ale okej. Zawsze to mniej o jednego przeciwnika. Ale za to nasze lotnisko jest zagrożone, bo chyba będzie je ten Junkers 88 łapał, a chociaż nie, za pasem jest już. Ale coś kombinuje. No, lepiej polecieć i się upewnić, że tam żadnego numeru nie wywinie. Słyszę z prawej silnik, więc jest jeszcze jakiś sojusznik oprócz mnie, tak. Próbuję go z daleka trafić, ponieważ w momencie, kiedy ta gra była rozgrywana, nie było jeszcze tego mechanizmu wprowadzonego przez Gajdnie, że jeżeli przeciwnik wyskoczy o odległości 5 km, to frag zostanie przyznany najbliższemu. Ale nie trafiłem, a może trafiłem, ale był trafiony krytycznie przez kogoś innego, no i frag wpadł na konto na jakiegoś tam gracza. No dobra, całkiem ładnie widzę, tu zostało wyczyszczone i tylko bombowcy zostały, ale bombowcy latają sobie tam wysoko, to nic specjalnie tu nie zrobią, żeby wpłynąć na wynik tego meczu. Aczkolwiek jak się uda tam sfragować, no to dodatkowe 2 czy tam 3 fragi są nie do pogardzenia. Oj, chyba się uda tego B-18 pizgnąć, ale zaraz zobaczymy. On jest wyżej, a moja prędkość nie jest jakaś tam specjalnie wysoka. No, jakbym był noobem, to ja teraz próbował do niego robić świece i się wypalił z energii. A ja przy pomocy steru kierunku sobie spokojnie skręcam i powolutku się wznoszę do przeciwnika i atakuję dopiero w tym momencie. Jak mam dość energii na to, żeby móc go skutecznie zaatakować. Chyba mu tam
ster wysokości ostrzeliłem poza tym pożarem, więc już i tak by nie polatał. A teraz mam pułap, który mogę zmienić na prędkość, którą z kolei wykorzystam do ataku na tego Junkersa. 87. No proszę, i zrobiłem to w dobrej chwili, żeby ocalić jakiegoś sojusznika. No okej, chyba jest już po meczu. Bo przeciwników tak już chyba nie ma. Tak, zostało tylko o cudzie dwóch. Aczkolwiek w sprawnych rękach zarówno Piszoter, jak i ten CR-32 mogą krwi napsuć. Piszoter chyba chce czołówki, no to czemu by nie, zwłaszcza jeżeli wykonywana jest w taki sposób. No proszę, CR-42 pizgnął mojego. Ciekawe, czy będzie łapał lotnisko, czy coś innego będzie kombinował. No, widzę, że chciałby to lotnisko łapać, ale widzi, że nie może. O, jak się ładnie wystawił. No i pak. Wpada frag numer 21. Przeciwnikom chyba został już tylko 1P36. No i to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć.